Witamy Państwa bardzo serdecznie, witam Państwa Kamerę Czesław z Poznania. Dobry wieczór. I super. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, że możemy być na takim fajnym jubileuszu, że na 30-leciu, że nas w ogóle zaproszono, że prawdopodobnie zaproszono. W ogóle Pana nie widać, proszę przechodzić, proszę przechodzić. Niech Pana nie widział. Ja to załatwiłem, spoko, proszę przejść. I tutaj Pana też, znaczy Pani, przepraszam. Będzie zdjęcie? Chodź. Zmieści się Maciek? Dziękuję bardzo. Bez flesza, ale proszę, bez flesza. Pani się razem znamy, nie? Przyzna Pani, że ja lepiej wypadłem. Tak, oczywiście. Szanowni Państwo, jak nastroje? Dobrze? My niestety nie mogliśmy, wczoraj nie oglądaliśmy konkursu, ale z tego co widzieliśmy po koncercie laureatów, poziom był mega wysoki, także teraz będzie trochę, tak? Nie, no oczywiście żartuję. Szanowni Państwo, ale jest moc, jest siła, czy tak bardziej... Jest, dobra, to zróbmy mały test. Szanowni Państwo, bo wypadałoby się ze sobą poznać. Może część z Państwa nas pamięta, właśnie sprzed 3 lat, sprzed tam... 10? Sprzed 10. My się przedstawimy. Ja mam na imię Wojtek, bardzo mi miło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za imię dostać oklaski. Ja zrobię taką znaczącą pauzę. Pokaż. Dobry wieczór, mam na imię Maciek. Szanowni Państwo, i teraz tak, jakieś tam zasady Savoir Vivre mówią o tym, że powinniśmy do każdego z Państwa podejść, osobna podać rękę, przywitać się, poznać, w ten sposób by wypadało to zrobić. Możemy to zrobić, co? Gotowi jesteście posiedzieć tak do drugiej, trzeciej? Tak, tak! Szanowni Państwo, nie mamy troszeczkę na to czasu, jeszcze inni artyści tutaj czekają oczywiście. Załatwmy to mówiąc brzydko hurtowo. Mamy taką propozycję, żebyście Państwo teraz na nasze 3-4 wszyscy głośno wykrzyczeli swoje imię. Co? Ktoś nie lubi swojego imienia? Dzięki temu też się Państwo ze sobą poznacie, zintegrujecie, będziecie wiedzieć, kto obok siedzi. Może tak być? Jak ktoś nie lubi swojego, może być cudze, naprawdę. To może być mamy, tak. Po prostu krzyknie. My i tak nie wiemy. Przecież jak nas okłamiecie, to kto wam to? Jak to zobaczymy? Uwaga! Gotowi? Na 3-4. Tak mocno. 3-4! Nic nie zrozumiałem, ale bardzo nie. No, nie. Dobra, to idziemy za ciosem. Mamy teraz taką propozycję. Niech Państwo, tak jak siedzicie, obróćcie się w swoją prawą lub lewą stronę. Spójrzcie w swoje prawo lub lewo. Spójrzcie na to, na tę osobę, która siedzi obok Was. Nie bójmy się tego widoku. Spójrzcie na prawo lub lewo. Złapcie kontakt wzrokowy z sąsiadem, sąsiadką i uwaga. Teraz mamy kolejną propozycję, żeby na nasze 3-4, żebyście wszyscy Państwo powiedzieli sobie coś miłego. Bo rzadko sobie mówimy coś miłego. Rzadko sobie mówimy coś miłego. Szkoda. My mamy taką propozycję, niech to będą takie słowa, jak to dobrze, że jesteś. Ładnie. Słuchajcie, naprawdę to jest ważne, to jest 60 cm od Waszego portfela. Warto zapamiętać człowieka, żeby potem jakby co opisać na komendzie. Więc uwaga, na 3-4 obracamy się w prawo lub w lewo, spotykamy się wzrokiem i mówimy sobie, jak to dobrze, że jesteś. Uwaga! 3-4! Jak to dobrze, że jesteś. No pięknie się zrobiło, tak. Kilka par się rozstanie, kilka nowych się stworzy, także... Dobra, to teraz tak jak Państwo siedzą, obróćcie się na swoich miejscach w prawą stronę. Na chwilkę. Obracamy się w prawo. Nie tylko głową, tylko tak się na dół. Tak, obracamy się i tak. Uwaga! Delikatnym ruchem masujemy plecy osoby, która siedzi przed nami. Dobrze, szanowni Państwo, nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Państwu dobrej zabawy. Zapraszamy na pół godziny spędzoną z kabaretem Czesław z Poznania. Zapraszamy. Zapraszamy. Ja w sumie mam do Państwa takie pytanie. Czy zdarza Wam się czasami tak, że jesteście sami w domu i nagle... Dzień dobry, ja jestem z boku. Nie.
Słucham? Proszę otworzyć, jestem z boku. Gdzie pan jest? No tutaj, to znaczy za drzwiami. To dlaczego pan mówi, że jest z boku? Bo ja jestem z boku play. Z pana, z boku play to jest pauza. Z boku, czyli z biura obsługi klienta. Z boku. A z boku, z biura obsługi. Panie, to czemu od razu idzie to odchodzi? Panie, tam twarda jest, proszę, prosto korytarzy. Zapraszam, witam. No. Dzień dobry. Czemu odchodzić od razu? No. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mam przyjemność... Czy mam przyjemność z panem Mariuszem Grześkowiak? Grześkowiakiem. A. Mariusz Grześkowiakiem. Świetnie. Proszę pana, moje nazwisko Kowalski, Jakub, ja przychodzę do pana w imieniu sieci komórkowej Play. Przychodzi pan? Jak widać. No dobrze, ale po co pan przychodzi? Bo pan nie odbiera od nas telefonu. A kto numer podaje i nie odbiera, ten się w piekle poniewiera. Słucham? To świetnie, bo mamy dla pana wyjątkową ofertę. Proszę pana, w trosce jakoś naszych usług informuje, że nasza rozmowa będzie nagrywana. Jeśli nie wyraża pan zgody na nagrywanie, prosimy o natychmiastowe rozłączenie się. Panie, ale jak mam się rozłączyć? Proszę odłożyć słuchawkę. A ja nie mam słuchawki. Ojej, no. W takim razie chciałbym zadać panu kilka pytań. Proszę pana, na pewno chciałby pan mieć o 50% tańsze rozmowy do wszystkich numerów w Kutaisi. Przepraszam, co pan powiedział? Do wszystkich numerów w Kutaisi. Przepraszam pana najmocniej, ale czy to jest Kutaisi? Miasto w zachodniej Gruzji. Tak, proszę pana. Na pewno będę dzwonił do Kutaisi. O, to świetnie. W takim razie podpisujemy aneks do umowy. Zniżka na Kutaisi, pakiet Kutafon. Super! Nie, proszę pana, super to jest to, że ja panu, jako naszemu stałemu abonentowi, mogę już teraz zupełnie za darmo uruchomić pocztę głosową. Pocztę głosową? A to się akurat czasami przydaje, to poproszę to włączyć. Jak pan będzie włączył telefon, ktoś nagra panu wiadomość, a pan wiadomość będzie mógł odsłuchać na najbliższej poczcie. Tak. Pan jak na poczcie? Co pan opowiada? Proszę pana, przede wszystkim skąd ja będę wiedział, że ktoś mi nagrał wiadomość? Dostanie pana wizę. O Boże. Oczywiście mamy. Przepraszam, co macie? To o czym pan mówi? Taryfę o Boże. Przepraszam, jaką taryfę? O Boże. Płatność z góry. Płatność z góry. Super oferta, no. A co jest w zamian? Darmowe rozmowy z ojcem i synem. Nie, proszę pana, ja nie jestem tutaj. Niech pan już sobie nie wspaniałej promocji. Niech mi pan odpowie na jedno, krótkie, banalnie proste pytanie. Proszę pana, czy chciałby pan dostać od nas 1000 SMS-ów za jedyne 5 zł? 1000 za 5 zł? Się opłacę, nie? Poproszę. Dobrze, w ciągu paru dni panu wyślemy. A co mi wyślecie? 1000 SMS-ów. A po co mi 1000 SMS-ów? No właśnie też nie wiem po co. Ale jak pan chce, to panu wyślemy. Tylko musi pan jeszcze się zdecydować, jakie te SMS-y mają być. Czy życzy pan sobie SMS-y z życzeniami urodzinowymi, z prognozą pogody, z wiadomościami, a może śmieszne życzenia świąteczne? Ale zwłaszcza te polecam, proszę pana, mamy naprawdę bardzo zabawne wierszyki. Niech pan słucha. Już Mikołaj ciągnie wory, choć jest dzisiaj bardzo chory. Smutna mina Mikołaja, bo mu strasznie zmarzły. No nie, co pan? Bo mu strasznie zmarzły uszy. Nie znam, nie mam telefonu, że sobie nie poświecę. A! Uszy! Tak dla polskich piści uszy.
Przepraszam pana najmocniej.